mamy do czynienia z kajakiem typowo morskim, który jest bardzo długi, ma ponad 5 metrów, jest dość wąski, stąd ta stabilizacja na boki niekoniecznie jest mocna, kajak jest bardzo nerwowy, szczególnie dla mnie. Każdy ruch ręką, próba podjęcia jakichś tam rzeczy, przełączenia kamery powoduje, że cały kajak jakby chodzi na boki. Wzięliśmy ten kajak kilka dni temu na takie testy, bo tak naprawdę nigdy nie pływałem morskim kajakiem, a chciałem to zrobić pierwszy raz w życiu. Udało mi się. Nie mam pojęcia, jak ludzie na morzu takim czymś pływają przy takiej dużej fali. Ja pływałem tym kajakiem na rzece i jest ciężko utrzymać równowagę, ale pod prąd płynie się naprawdę łatwo. Troszeczkę gorzej niż z prądem, ale z prądem za to jest większa prędkość. Do tego czasu pływałem dwoma morskimi kajakami i ten wydaje mi się najszybszy. Fajne w tym kajaku jest to, że możemy, że nie musimy skręcać wiosłami. Mamy do tego ster. Czym taki kajak się charakteryzuje? Jest na pewno mniej zwrotny. Ta zwrotność jest jakby rekompensowana trochę sterem, którym można oczywiście sobie utrzymać kierunek. Dwie komory, które mogą służyć jako komory do ładowania, ale także jako komory wypornościowe przede wszystkim. Pozwoliłem sobie nawet na taką kontrolowaną wywrotkę, bo cały czas zastanawiałem się, jak to jest wsiąść do kajaka z powrotem z wody. Udało mi się, ale łatwe to niestety nie było. Co ciekawe, im więcej minut w tym kajaku spędziłem na wodzie, tym większą przyjemność miałem później z samego pływania, bo kajak jest naprawdę bardzo szybki. Teraz próbujemy ten kajak troszeczkę wyczyścić, bo jest taka szansa, że być może jutro w ten kajak wsiądzie nie kto inny jak Aleksander Doba. Gość, który przepłynął sam Atlantyk. Prawdopodobnie tym kajakiem jutro po Czarnych Hańczy będzie spływał.